tak kłamiecie, teraz sugerujecie, że to nie będzie miało wpływu. Ja przypomnę wam waszego guru. Ponad połowa ceny benzyny to podatki. Rząd może je zmniejszyć. Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny. Ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności. Słyszeliście państwo? Żeby obniżyć ceny benzyny, trzeba odwagi i odpowiedzialności. Jarosław Kaczyński, Morawiecki, kłamczuszek, mówił 1,5 tygodnia temu na waszym kongresie. Dla porządku powiem, że zrealizowaliśmy nasze wielkie obietnice społeczne, wielkie obietnice przedwyborcze. I wszystko to zrobiliśmy bez podwyższania podatków. Wszystko to udało się zrobić nie podnosząc podatków. A jak jest naprawdę? Podwyższacie teraz akcyzę na paliwa. Ale wcześniej, proszę państwa, podwyższyliście składkę na ZUS. Od 1 stycznia każdy Polak przedsiębiorca płaci o 50 zł więcej na ZUS. W skali roku to jest 600 zł. 100 zł rocznie więcej płacimy za energię od 1 lipca 2016. Mieliście obniżyć VAT. Obiecaliście obniżkę VAT-u po tym, jak Platforma go podwyższyła do 23%. Gdzie jest ta obniżka VAT-u? Apeluję do premiera Morawieckiego, żeby tu wstał, i do Kaczyńskiego, żeby tu przyszedł i przeprosił Polaków za swoje kłamstwa. Dziękuję bardzo.